Jesteśmy dosłownie na kilka chwil po spotkaniu Górnika Konin z przedostatnią drużyną ligowego zestawienia, więc Akademią Piłkarską Rejsa Poznań. 6-1, wysokie zwycięstwo biało-niebieskich, ale tego chyba, trenerze, mogliśmy się spodziewać po drużynie, która jest najlepsza na wiosnę, czyli po Górniku Konin. Znaczy najlepsza jeszcze jest Dopiewo, która też tak samo jak i my nie doznało porażki. Nie wiem jak dzisiaj, chyba grają dzisiaj, mi się wydaje. Czy mogliśmy się spodziewać? Uczulałem chłopaków przede wszystkim na ten mecz, bo niektórych chłopaków tutaj z Akademii Piłkarskiej Rejsa trenowałem już wiele lat. Wiedziałem, że ci chłopacy bardzo fajnie gdzieś operują piłką, że dobrze sobie radzą. I pierwsza połowa rzeczywiście nam trochę życia nam popsuli. Natomiast to było kilka takich momentów, których dzisiaj nie było. Może obserwatorzy, tak? Bo dzisiaj do tego wrócimy, mecz bez udziału publiczności, wstrzymali oddech. No ale to były incydentalne momenty. A może nie incydentalne, bo ja uważam, że pierwsza połowa organizacją gry chłopacy z Rejsa byli rzeczywiście, moim zdaniem, przynajmniej drużyną lepszą. Natomiast powiedzieliśmy sobie w przerwie, trochę takich słów padło, które powinny paść, żebyśmy się pobudzili do działania, i rzeczywiście się pobudziliśmy, i stąd taki wysoki wynik, bo rzeczywiście druga połowa, że była pełna dominacja nasza, te bramki, które wpadły, zasłużenie uważam, i dlatego też wygraliśmy 6-1 niby wysoko, ale też i tylko, bo gdybyśmy podeszli też od samego początku tak do tego meczu, to myślę, że mogłoby się skończyć więcej. To zostaniemy jeszcze w pierwszej połowie. Czego zabrakło przede wszystkim w tym podejściu? Ja myślę, że zabrakło nam w głowach poukładania, że musimy mocniej się starać, bo to zaangażowanie, o którym chłopakom już tłumaczyłem, cały mikrocyklu, plus również jeszcze dzisiejszym rano, bo mamy swoją grupę, gdzie chłopakom zawsze wysyłam działania taktyczne, ustawienie, jak rywal się zachowuje, to co trenowaliśmy, ale też w celu przypomnienia, bo innych możliwości takowych nie mamy w tej lidze. Ale w drugiej połowie właśnie już pokazaliśmy to, czego nam zabrakło pierwszej, czyli do tej agresji, bycia męskim, bo takie padły słowa, że musi być męscy, żeby rzeczywiście ten mecz wygrać ze spokojem, i tak też w drugiej połowie się stało. Mhm. Okej, to druga połowa. Teraz, kiedy już ta gra była po stronie Górnika pewnie taka, jakiej trener spodziewał się od początku rywalizacji, i była przewaga przede wszystkim, jeżeli chodzi o wynik, przewaga w liczbie strzelonych bramek, była szansa na to, żeby dać pograć tym zawodnikom, którzy zazwyczaj mniej minut albo w ogóle nie spędzają na boisku? A czy była szansa, jeszcze jednej po prostu możliwości nie wykorzystaliśmy, ale też zawsze jest tak, że jedną zmianę zamierzam zawsze zostawiać z samego końca, gdyby się okazało, że będziemy jakieś mieli kontuzję w sytuacji, nie wiem, gdybym już wykorzystał wszystkie zmiany, musielibyśmy grać 10 i tego nie chciałbym. Chciałbym to, żeby takie sytuacje nie miała miejsca w ogóle. Druga połowa, fajnie, że chłopacy weszli, Wiktor Czajkowski zdobył gola w debiucie swoim, chłopak z rocznika 2-6, zresztą mamy dużo tych chłopaków z rocznika 2-6, zabrakło jeszcze dzisiaj na przykład Rafała Iwińskiego z rocznika 2-7, także mamy młody skład, bardzo fajny skład, wierzymy, że ci chłopcy będą się tutaj z nami ogrywać na tyle dobrze, że w przyszłości będą świadczyć o sile tego zespołu, bo taki mamy cel w Górniku, żeby pomału, małymi krokami wprowadzać tych chłopaków w strukturę ligi seniorskiej, do tej szatni, bo naprawdę mamy bardzo fajną szatnię pod względem czysto atmosfery, jaka się znajduje wewnątrz tego naszego układu. Natomiast ja się cieszę, bo dzisiaj mogli zadebiutować Kacper Kubiak też między innymi, a Wiktor bramka jeszcze do tego. Bardzo fajnie. Myślę, że ten chłopak dzisiaj będzie miał nieprzespaną noc, tak mi się przynajmniej wydaje. Młodzi piłkarze Górnika w zespole seniorów nie od dzisiaj, nie od tego sezonu, w poprzednim także mieli okazję pograć, i mówimy o tym rozwoju, o tym postępie. Faktycznie z roku na rok to widać, w tym sezonie wiadomo, wsparci bardziej doświadczonymi kolegami, ale ten wynik nie tylko dzięki tym doświadczonym kolegom, również progres, jeżeli chodzi o tych młodych zawodników. Tak, ale to też musimy mieć świadomość, że w piłce seniorskiej nie możemy grać tylko i wyłącznie samymi juniorami. No, na przykład Akademia Piłkarska Rejsa jest tego dowodem, że chłopaków mają fajnie ukształtowanych, dobrze radzących sobie z piłką, dobrze zorganizowanych, natomiast jednak fizyczności brakuje. Ja myślę, że wyrachowania. To doświadczenia. Jedno i drugie. Popełniają trochę takie błędy, które już zawodnikom, już bardziej doświadczonym, się nie zdarzają. Natomiast my, których mamy w chwili obecnej, tych swoich młodych plus tych doświadczonych, mamy taką świetną mieszankę, że ci młodzi chłopcy mają możliwości doświadczenia zbierania od tych starszych zawodników. Starsi natomiast dają im swoje wsparcie, i dlatego mamy takie wyniki, jakie też mamy. No i oczywiście nasza praca, bo nie ukrywam, jestem zadowolony z chłopaków, jak pracujemy, jak realizujemy swoje założenia podczas naszych jednostek
treningowych, no, wszystko się łączy. No ale co ważne też, że tutaj zarząd naszego górnika rzeczywiście wykonuje kawał dobrej roboty, jest dużo pasji w tym, co oni robią, tą pasją zarażają mnie, ja zarażam chłopaków i tak, tak cały czas się działamy, że rzeczywiście idzie wszystko ku dobremu i oby tak dalej było, bo naprawdę górnik Konin i przede wszystkim miasto Konin zasługuje na górnika takiego, którego pamiętamy. Jak ja byłem dzieckiem, no wiadomo, że ja pamiętam jeszcze tego górnika za czasów tych najlepszych, ale zmierzamy ku dobremu, cały czas robimy krok do przodu i oby tak dalej. I zmierzamy ku końcowi sezonu tak naprawdę, już tylko zaledwie, tak? 2-3 kolejki jeszcze. A czy nam zostały? Proszę? Nam jeszcze 4, ja wiem, kolejki. Bo mamy mecz zaległy. Trzy zostały, ale mamy mecz zaległy z Olimpią Koło, który będzie w Boże Ciało zorganizowany, więc nam zostały jeszcze 4. Także no, ale zbliżamy się do końca, później będziemy mieć 3 tygodnie przerwy, ale to już mecze kontrolne już mamy ustalone już od bodajże 2 tygodni. Tych meczów kontrolnych też mamy dosyć sporo, ale na chwilę obecną nic nie zdradzam, bo musimy się zająć najbliższym meczem. Za tydzień jedziemy do Pniew i skupiamy się na tym. Ale skoro trener myśli już o okresie przygotowawczym, czy już nawet jest on zaplanowany, to rozumiem, że kolejny sezon także z trenerem na pokładzie. No jeśli zarząd jak najbardziej będzie oczekiwał tego samego, czego ja oczekuję, rozwoju tej drużyny, no to jak najbardziej ja nie widzę niczego innego, jak zostanie tutaj w Górniku Konin na kolejny sezon i budowania tego, co tutaj jest przyjemne, bo naprawdę z przyjemnością tutaj pracuję. To na koniec, trenerze, jeszcze pozdrówmy kibiców Górnika Konin, których dzisiaj nie mogło być tutaj z nami przy konickim podwalu, z tego względu, że mecz ten, jak i także kolejne tutaj rozgrywane mecze Górnika w tym sezonie bez udziału publiczności. Nie będziemy już debatować na ten temat, dlaczego tak się stało, ale powiedzmy, no właśnie, jak wam się gra w takich dziwnych, cichych, zupełnie spokojnych warunkach, bez kibiców. No właśnie, już wchodząc na te trybuny, znaczy na ten stadion, tutaj na płytę, widzieliśmy te puste trybuny. Już mówiliśmy do siebie, że się czujemy jak na meczu kontrolnym. Szkoda, bo w ostatnim czasie mamy dużo wsparcia od naszych kibiców i do takiego wsparcia, na jakim nam zależy, bo czujemy to wsparcie, czujemy tą atmosferę, zwłaszcza na ostatnim meczu, jak było naprawdę nas tutaj dosyć dużo, liczymy na więcej, szkoda, że ich nie może być tutaj, ich, czyli naszych kibiców w naszych najbliższych meczach, no ale liczymy, że z kolejnym sezonem, jak tylko rozpoczniemy go, no, będą nas wspierać tak jak dotychczas, plus no, oczywiście, że będzie nas zdecydowanie więcej jeszcze. Tego oczekujemy i dziękujemy im oczywiście za to. Ale zdaje się, że bliskie wyjazdy, tak, szykują się, także jeszcze ewentualnie Co do wyjazdów, tego nie wiadomo, bo to tak naprawdę jest co roku, jest zmiana grup i zobaczymy, jakie... Ja mówię drużyny... jeszcze o tym sezonie, o tym szansach sezonie. Dla kibiców końskich, żeby zobaczyli białoniebieskich w akcji. A to na pewno, dlatego zapraszamy i liczymy na ich doping. A kolejnym sezonie jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać. Dziękuję bardzo, trenerze, gratuluję dzisiejszego zwycięstwa i życzę wszystkiego dobrego. Powodzenia. Dziękuję.